Witam was w kolejnym filmie z serii The Legend of Heroes Trials in the Sky. No i ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w Zais. Mieliśmy udać się do portu, by móc włamać się do fortecy Leiston przy użyciu statku powietrznego. No i dobra, moje postaci mają się tak w zasadzie ogólnie dobrze, może z wyjątkiem Estelle. No ale dobra, to powiedzmy jest takie w miarę. Jestem, czy coś mogę jeszcze tu kupić, czego nie miałem do tej pory. Wydaje mi się, że chyba nie za bardzo. Tu mamy jakieś stędy z jedzeniem, nie tylko. Gitowi chyba już też nic nie kupię więcej. Każdy chyba ma jakiś ekwipunek, tak jeszcze sobie przyda przypomnienia, zobaczymy. Dobra. Idziemy. Idziemy do landing portu, no i teraz tak. Hej! No, wyglądacie na bardzo zajętych. Niedawno dostałem polecenie, że ma być odlot statku, powiedzmy, z fabrycznego. Jest tam niezłe zamieszanie. Czy może tego serwisowego bardziej o to chodziło. No dobra, to pójdźmy teraz sobie tu. Pójdźmy teraz tu. I jest pan Murdock. O, jesteście już gotowi? Ja wciąż potrzebuję jeszcze trochę czasu. Okej, okay. Gustaw, dokończ przygotowania. Kiedy jesteście gotowi, to dajcie znać. To co ja mam jeszcze zrobić? Sprawdźmy to. Brace Renewed Book. Zeiss. Professor Warbound. I co my tu mamy zrobić? Cut Detector Jammer. Let's hurry back to... Aha, do gildii miałem iść. Okej, okay, dobra, to zapomniałem o tym. Dobra, to idziemy do gildii. Jeszcze. W tę stronę. Dobra, to jak do gildii jeszcze trzeba iść, to do gildii trzeba iść. To nie ma przebacz. Dobra, i teraz tak, tutaj do gildii. Jesteś z powrotem, Kirika. Mamy urządzenie. Również skończyliśmy przygotowania. What about this potion? To, o czym teraz pomówimy, nie może być ujawnione nikomu innemu. A, więc mamy mapę fortecy Leiston. O, proszę. No cóż, no popatrzcie. Zaraz, czy to jest schemat fortecy? Wow, ależ ona wielka. No. I dziadek jest gdzieś tam. Ale czy przypadkiem nie jest to jakby tajemnica wojska? Jak gildia zdobyła coś takiego? Gilda często dostaje różne informacje. I tyle powinno wam wystarczyć. No dobra. Gilda również jest o wiele bardziej złożoną organizacją niż się wydaje, tak więc pamiętajcie o tym. Okej. Okay. Myślę, że chyba Cassius brał w tym udział. Chyba... Nie wydaje mi się, że muszę przypominać wam, że to jest naprawdę wyjątkowa sprawa. Relacje pomiędzy armią a gildią tradycyjnie w Liberl są bardzo dobre. No, bardzo dobre. I też w okolicznych krajach. To naprawdę jest wyjątkowy przypadek, że jakby wtrącamy się w jakby jej... Znaczy no, do budynku armii. Czy to wszystko jest jasne, Gate? Tak. Ale jeżeli zobaczę ludzi w czerni, to urządzę im niezłe powitanie moim mieczem. Żołnierze czy nie, szukałem ich od dłuższego czasu i nie odpuszczę im. No rób co będziesz musiał. Ale proszę, żebyście też nikogo nie pozbawili życia. Estelle oszła. Powierzam wam to zadanie jako młodszym bracerom. Teraz chwilę. Nie do końca mi się to podoba. My już jesteśmy tego częścią, więc doprowadźmy sprawę do końca. No cóż, nie będę stał na waszej drodze. Ale jakby odpowiadacie to w imieniu jakby Zais. W najgorszym wypadku jakby wezmę na siebie odpowiedzialność za wasze działania. Nie martwcie się. Kirika,
Wybacz, naprawdę sprawiamy sporo kłopotu. Dobrze, teraz Tita. Skoro jesteś Bracerem, cóż, ja jakby nie mogę ci tobą rozporządzać. Ale ty pewnie też masz zamiar się wybrać. Tak, tak jest. Teraz. No właśnie, a jak z tym? Chyba nie uważasz, że on... Jestem jedyną, która jest w stanie operować tym urządzeniem, więc idę z wami. Co? No cóż, to skomplikowane urządzenie de facto. Wybaczcie. Nie chcę sprawiać kłopotów, ale też muszę iść. Chyba sobie jaja robicie. Słuchaj, gnojku. Nie słyszysz, o co tutaj chodzi? Co takie dziecko jak ty będzie sobie myśli, idąc na taką niebezpieczną misję? No, ale... Muszę operować urządzeniem. To zapomnij o tym pomyśle. Znajdziemy inny sposób, żeby się wkraść. Dobrze, wystarczy, posłuchajcie. Dajcie spokój. Co? Chcesz mi się jakby sprzeciwiać? Tita jest gotowa. Powiedziała, że chce pomóc. A z nią będzie łatwiej nam wkraść się do fortecy. Mamy też większą szansę, że bezpiecznie jakby odbijemy profesora. Chcę wiedzieć, dlaczego jesteś tak przeciwny temu pomysłowi cały czas. O, żeś ty. Pomyślałaś nawet o tym, co to oznacza dla cywila? Dla tego jeszcze dziecka? Czy w porządku jest dla ciebie, że narażam ją na niebezpieczeństwo? No cóż... No pod tym względem jakby zgadzam się z tobą, jednak będziemy jej pilnować. Jesteśmy Bracerami, to nasze zdanie. No cóż, wygadana jesteś jak na początkująco. No i co mamy tu więcej powiedzieć? Bracerzy nie są tylko osobami, które służą do ochrony, powiedzmy. Ale myślę, że... No dobra, ale powinniśmy myślę rozważyć jej wsparcie. Aż tak, Joshua. Agate, przepraszam, że cię denerwuję. Ale mój dziadek jest dla mnie najważniejszy. I chcę zrobić wszystko, żeby go ocalić. Poza tym pomogłeś mi, kiedy tego potrzebowałem. Więc pozwól, że się że pomogliście mi, że jak tego potrzebowałem. Pozwól, że się odwdzięczę, jestem Joshua. I tobie też. Obiecuję, że nie zrobię niczego złego. Proszę, błagam was. Oj, kochana. Nie sądziłem, że aż tak bardzo ci na tym zależy. Dobra. Ale chyba czegoś nie rozumiesz. To nie chodzi o to, czy nam pomożesz, czy nie. Problem... będzie taki, że będziesz nam wchodzić w drogę. Ale chyba nie ma innego sposobu. A, wolałbym, żebyś na mnie nie szła, ale prawdę mówiąc... Ale tym razem ci jakby pozwolę. Dziękuję, Kate. Nie masz mi za co dziękować. Zostań z tyłu, a my zostawimy cię. Pamiętaj o tym. Dobrze. No naprawdę. Palant z niego. Nie mógłbyś chociaż raz miły i docenić tego, że chce nam pomóc? No spokojnie, jestem. Nie jest typem, który mówi takie rzeczy. Po prostu się wstydzi i włącza mu się mechanizm obronny. Zamknijcie się. No, i Tita idzie z nami. No dobrze, więc wszystko postanowione. Leibniz, niedługo będzie odlatywać. Przygotujcie się. Dobrze. To do zobaczenia, Kiko. Jakby odwróć uwagę armii. No dobra. W każdym razie, niech Aelia z was prowadzi. Dobra, w sumie to jeszcze mam quest do zaraportowania. A, nie mam. Bo zaraportowałem już, tak. Dobra, quest był wcześniej. No ale cóż, pozostaje nam się teraz udać właśnie do fortecy. Wszystko już mam kupione, wszystko załatwione, wszystko przygotowane, wszystkie questy porobione, więcej battle pointsów nie zgarniemy. I tak ma być.
Natomiast to, co nas czeka w tej fortecy, to nie będzie super łatwe zadanie. No, czekam na was. Wszyscy jesteście gotowi? Tak, możemy ruszać. Lemis jest już gotowa? Tak. Niedawno właśnie dostaliśmy rozkaz od armii. Niedługo wyruszamy do fortecy. Możemy wyruszyć w każdej chwili. W każdej chwili? No dobra, ale gdzie jest taki statek? Estel, spójrz tam. O, to co, mamy tam skoczyć? Nie musimy. Co? Co jest? Co tam się dzieje? Co? Nie widzieliście? To miejsce ma jakby... ma tyle sekretów, że się w głowie nie mieści. Naprawdę, Agate? No właśnie, co tu się dzieje? A, statek powietrzny przenoszony jest z miejsca na miejsce. Interesujące. Nie wiem, ile mi w głowie zostało po tym wszystkim. Pewnie więcej niż mi jest, ale... Dobra. Dobra, to pewnie ciężka praca profesora Sela. I tak, twój dziadek naprawdę jest niesamowity. No cóż, zgadzam się. Dobra. Dobrze, że poczekaliście. O, to pan. Witaj, Tita. Słyszałem wszystko od Marduka. Ciężko w to uwierzyć, co się stało z profesorem. No ale cóż, chyba czas mu pomóc. Dziękuję. Tak, będziemy wdzięczni. To my jesteśmy wdzięczni profesorowi. Dobra, gotowi jesteśmy. Ruszamy? Ruszamy. Dobra, to wskakujcie. Lecimy do fortecy Leystone. Proszę, sprowadźcie profesora dla Rossella bezpiecznie do domu. No i... uważajcie też na Tita. Dobrze. Ruszajmy więc. Dobra, tak więc wbijamy się na statek. I czas infiltrować fortecę. Liczę na was, Bracerze. A czekajcie! Oj, Dorothy, kto mu się spóźniło? No nie, mogłam się pospieszyć. O, Dorothy? O, pan kierownik. Czy Estel i pozostali już byli na statku? Dokładnie. A skąd o tym wiesz? Kilia mnie o tym poinformowała. Mamy naprawy, nie lada... będę miał nie lada problemy, jak powiem, że... naszemu, no... edytorowi, że... nie zdążyłam. A chciałem z nim jeszcze zrobić wywiad. Jakie kłopoty? Ta sytuacja chyba może być jeszcze gorsza. Dobra, mam problemy, porządne. Wydaje się, że jacyś członkowie królewskiej armii w Gransel zaresztowali kogoś tam dla okupu, czy coś? Co? No dobra, nie wiemy, o co chodzi, ale dowiemy się zapewne, o co chodzi. Dobra, to jest kontener, w którym się ukryjecie. Mam nadzieję, że... jesteście naprawdę przyjaciółmi, bo będzie tam ciężko. Tak, wygląda wystarczająco duży. Z zewnątrz wydaje się duży. Ale no cóż, ma tam też ładunek jako kamuflaż. Myślę, że tam będziecie w niezłym ścisku jak sardynki. To nie jest zbyt pocieszające. W porządku. No cóż, to jest... no taką mam sytuację. Dobra, zróbmy co mamy zrobić. Przecież wiadomo, że to nie są wakacje. Dobra. Teraz powiedz nam, masz ten ornament?
Więc trzeba będzie wszystko ustawić. We have an onboard factory. Możemy tutaj jakby się przygotować nasz augmenty. Dobra, ja też mogę trochę dostosować augment w czasie, w międzyczasie, ten gate. No dobra. Więc tutaj można jeszcze coś podziałać. 30 minut lotu nas czeka. Dużo krócej się tam szło. Nie będzie tutaj za wygodnie w kontenerze, więc na razie możecie jeszcze trochę odetchnąć i rozpostawić kości. Dzięki. No dobra, więc teraz tak. Możemy trochę pochodzić po statku. Profesor Rosso został porwany przez kolejską armię. To zmienia wszystko. Jak zobaczę, że kontener jest niewłaściwy, to możemy skończyć jako rozstrzelani. Musicie się skupić. Dobra. Oby wszystko wypaliło. Dobra, to my tu mamy. Mamy tu kota. To nie wiem, czy ten kot miał tutaj być. Rayman. Czy mamy kierunek północny? Bardziej północno-wschodni. Niech to. Pospiesz się i zmień kurs. Każda minuta ma znaczenie dla profesor Rosso jest w niebezpieczeństwie. Dobra, zamknij się i daj mi prowadzić. Okej. Dobra. Tak więc tu mamy kolejną część, potem do części pasażerskiej w sumie. Teraz, gdy go nie ma. Faktrypa by mi... Czy może fabryka by przestała działać, czy coś takiego. Dobra, możemy sobie też wyjść na zewnątrz. Tu się nic nie dzieje. No i jeszcze wyżej. Możemy tutaj... Dobrze, więc zobaczmy wasz orbenty. Przeprowadźmy szybką diagnozę. No to nie jest... No dobra, w sumie można by sprawdzić stojowo. No dobra, tu sobie coś tam sprawdzają. I tak jak zwykle specjalist. Dobra, tu mamy też miejsce chyba dla gości. No dobra, nic więcej tutaj tak naprawdę nie ma. Więc jak będziemy gotowi, a w zasadzie już jesteśmy, to wystarczy, że pogadamy coś, tak? Zajmie do 30 minut, tak więc... Chyba musimy ze wszystkimi jeszcze pogadać, a to nie wiem, z kim mamy tu jeszcze pogadać, bo już chyba ze wszystkimi pogadaliśmy. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać. Tu byliśmy. Chyba, że jest jeszcze ktoś na zewnątrz. Tu trzeba było wejść. Nie tymi drzwiami wyszedłem, co strzela. O, spójrzcie. Naprawdę, minęło sporo czasu, odkąd ostatni raz leciałem statkiem powietrznym. Nie mieliśmy takich widoków od czasu lotu na statku podniętych bandytów. No ale ta sytuacja w porównaniu do tamtej jest o wiele bardziej niebezpieczna. Musimy być w stanie gotowości. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Tak, wiem, co masz na myśli. Wciąż jednak ciężko mi uwierzyć w to, co się dzieje wokół Libel. Wydaje się, jakby zacząć się miało coś naprawdę poważnego. Myślę dokładnie tak samo. Pojedynczy bandyci, ci ludzie w czarnych, którzy zmanipulowali burmistrza Ruan. Wydaje mi się, że to może prowadzić do czegoś naprawdę jeszcze poważniejszego. Nie mówiąc jeszcze o tym, że tata zniknął. No tak. Dobra, nawet skupię się na ratowaniu profesora. I poszukajmy jakichś wskazówek. Dobra, powinno się sprawdzić. Części metalowe już są poprawione na łączach. Dobra, więc widzę, że pracuj z ciebie. Chciałem zwykłą, powiedzmy, modyfikację, ale... widzę, że tutaj jest prawdziwy majstersztyk. Dziękuję ci. Naprawdę nie ma z pracą. Swoją drogą, jak się teraz czujesz? Mam nadzieję, że nie jest już ci niedobrze. W porządku, nie masz się czym przejmować. Jeśli chcesz naprawdę o kogoś martwić, to martw się teraz o siebie. Dobra, czas wrócić chyba. Albo wciąż jest jeszcze czas, żeby się zawrócić, jeśli chcesz. Nie zrozumieć źle, nie mówię ci, żeby się na mnie nie szła. Po prostu
Nie boisz się? Ha? Nawet skoro jeżeli robimy to dla twojego staruszka, to wciąż włamujemy się do militarnej bazy. Większość dzieci to po prostu robiłaby pod siebie na samą myśl o tym. A ty wydaje się być niezwykle spokojna. No cóż, no w głębi jestem przestraszona, ale mam ze sobą Joshua Estelle, no i też ty tutaj jesteś. Nie jestem sama, dzięki czemu łatwiej jest mi przezwyciężyć strach. No cóż, może trochę głupio z mojej strony. Trochę. Ja bym powiedział, że bardzo. W każdym razie, zamartwianie się jest stratą czasu. No tak. A mogę cię coś zapytać? O co chodzi? Bo tak się zastanawiałam, kim jest Misza? Gdzieś słyszała to imię. No, wołałeś się, gdy byłeś zatruty i przepraszam, chyba nie powinienem było pytać. Nie, cóż, to ja sam powinienem się o to wstydzić. Misza, to moja młodsza siostra. O, wow, jesteś jej starszym bratem? A ile ma lat? Starsza ode mnie? No, tak w sumie jakby. Chyba gdzieś w twoim wieku. Huh? Nie widziałaś jej już jakiś czas? No cóż, sporo pracuję. Raz do roku odwiedzam dom. O, biedna Misza. Co ma to oznaczać? No cóż. Jakbym miała starszego brata, to chciałabym, żeby był ze mną cały czas. Obstawiam, że ona czuje się podobnie. Naprawdę? No cóż, może masz rację. Jeśli bym był jakby może dla niej... Znaczy no, bardziej może dostępne albo coś. A można było na mnie bardziej polegać wtedy, ha? No nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Niedługo lądujemy w fortecy Leystone. Rejserzy, prosimy o przejście do ładowni. Dobra, chyba już czas. O, tu jesteście. A, witaj Star. Słyszeliście komunikat? Niedługo dotrzemy na miejsce. Tak, przygotujmy się. Wszystko już przygotowane, kochana? Tak jest. Wszystko wypróbowane i przygotowane. Powinniśmy być w stanie wykorzystać... powinniśmy sobie poradzić z biosensorami. Dobra, no to możemy ruszać. Liczymy na ciebie, Vita. Jasna sprawa. To co, idziemy na dół? No to idziemy. Dobra, tędy droga. Panie Gustawie, szykujmy się. Dobrze, jesteście już. Wygląda na to, że mam już wszystko gotowe. Dobra, więc wszystko jest gotowe, żeby powiedzmy... Czy no, cały ten kontener jest już przygotowany. Dobra. Jak się go tak po prostu otworzy, to widać tylko te palety tutaj do naprawy statków. Ale tutaj są inne drzwi ukryte, które nie widać, że są w ogóle drzwiami. A, super. Więc to powinno oszukać biosensory i wniknąć nam na miejsce, znaczy no do bazy. Dobra, a cała reszta później pozostaje do waszej dyspozycji. Jesteście na to gotowi? Oczywiście, że tak. Tak, przygotowani. Dobra, więc nie traćmy czasu. Kiedy już wejdziecie do środka, zamknę ukryte drzwi. Rozumiem. Tak więc ja pójdę pierwszy. Dobra. No cóż, pewnie będzie tam ciasno. Nie wiem, czy się będę z tym dobrze czuła. Jest to wszystko w porządku? Tak, w porządku. No nie wiem. No to idziemy. Trochę schyl się tutaj jest, ale okej. Okay. O, już ła. Nie wiem, czy ta pozycja jest dobra. No coś, jakoś musimy wytrzymać. Inaczej pozostali się nie zmieszczą. No dobrze. Skoro musimy... Dobra, teraz Tita i Agate na koniec. Powinni się tu wejść. Okej, wchodzimy. Dobra, więc ciekawie. Przepraszam, Ester. O, Tita, ależ jesteś... cieplutka i Milusia. Tak.
I pachniesz słodziutkańcem mleka. Hej. Nie ściskaj mnie tak mocno. Nie mogę za bardzo oddychać. Ach, nie jestem wcale taka zła, co? Ojejku. Ale przyjemnie się ciebie ściska. Jej. Ester, nie baw się tak. Ojejku. Teraz zaczynam się stresować. Hej, dziecko. Dziecku, zrób mi miejsce. Dobra. I wszyscy się wciskają. No, faktycznie, nie jest tu za ciasno. Nie, jest okej. Wytrzymam. Dobra. Jeśli będzie ci wygodnie, to tylko powiedz. Okej? Dobra, zamykaj. Dobra, zamykamy drzwi. Dobra, wszyscy się wcisnęli. Dobra, postaram się wyładować ten kotar na szybciej, jak się tylko da. Cierpliwości. Powodzenia, dzieciaki. No dobra, to czas się zakraść do bazy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Witaj, burmistrzu Seed. Jestem tutaj wedle polecenia. O, witaj, Gustafie. Wybacz, że musiałeś przybyć tutaj. Jestem pod wrażeniem, jak szybko wam się udało tutaj dostać. No cóż, Królewska Armia jest jednym z moich najlepszych klientów, więc macie zawsze najwyższy priorytet. Nie mówiąc o tym nagłym zamówienie też było oznaczone jako nagłe. Jak kończymy naprawy... Skończyłem już naprawy na statkach patrolowych. Czy coś jeszcze się stało? Nic aż takiego. Po prostu sprawy militarne. A, no tak. Słyszałem, że był atak na to laboratorium. Dostaliśmy niedawno pewne... jakby informacje, które mogą nam pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. O, dobre wieści. Profesor Razel jest jedną z największych, powiedzmy, inspiracji i benefic takich, no, najważniejszych osób dla nas. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Nie, myślę, że w porządku będzie. O, skąd ta pewność? Wydaje się, że porywacze będą żądali okupu w zamian za jego bezpieczeństwo. To sugeruje, że raczej nic mu nie zrobią. A, rozumiem. No cóż, w każdym razie... Dobrze, że Królewskie Wojsko ma... że no, Wojsko ma wszystko pod kontrolą. To co, sprawdza się wszystko? No cóż, ufamy ci jednak... takie mamy przepisy. Dobra, do roboty. Tak jest. Dobra, tu nic nie ma. W porządku. Dobra, kontrole idą pomyślnie. A tutaj nie. Dobra, mamy jakiś sygnał. Wygląda na to, że coś żywego jest w środku. Co takiego? Szefie? Hej, nie wiem co się dzieje. Jesteście pewni, że wszystko działa dobrze? No tak. Tam mamy... laboratorium, no... od was te biosensory. No tak, może tylko jakaś mysz. No dobra, zobaczmy o co chodzi. No cóż, zasady są zasadami. Otoczyć kontener. Dobra, otwórzcie. Ha? A, Antoin. Jakżeś ty się tu wkradła? Okej, co jest z tym kotem? Antoin, mieszkam w laboratorium. Chyba się wkradła na Leibniz. Zszokowane, dobra, fałszywy alarm chyba. Dobra. No cóż, nie ma co mieć kota za to, że jest kotem. Dobra. Jeśli ci się to podoba, możesz zostać. Ej, nie zabieraj nam kota. No cóż, chyba jednak nie podoba jej się to za bardzo. No cóż, szkoda. W każdym razie, ten biosensory są naprawdę niesamowitym urządzeniem. I pomyśleć, że Antoin mogła zostać tutaj w waszej ładowni. No cóż.
Widać, że zostały zrobione przez laboratorium. Dobra. Więc sprawdźcie jeszcze pozostałe kontenery. Tak jest. Nasi to pewnie mało zawału nie dostali. Albo był to zabieg celowy. Dobra. Rozumiem waszą ciężką pracę. Dobra, rozpakujemy je jutro. Teraz możecie wracać do braków. Proszę wybaczyć, burmistrzu. A jak długo będziemy tak w stanie wzmożonej ostrożności? Dokładnie. Jesteśmy jakby armią. Dlaczego mamy z nim współpracować? Jakby rozumiem wasze obawy, ale to nie jest... Ale dla żołnierza... Żołnierz nie powinien kwestionować rozkazów wyższego oficera. Nigdy też nie wiadomo, kto jeszcze nas, tak powiem, słucha. Tak więc musimy iść zgodnie z poleceniami. Tak jest, rozumiemy. Więc tu też coś nie gra. Ach, czuję się winny tego wszystkiego. Burmistrzu, mam raport wewnętrzny. Kapitan Amalthea przybyła i życzy sobie z tobą rozmawiać. Rozumiem, no dobrze. Też muszę powiedzieć to i owo. No dobra, tak więc wszyscy się rozeszli. No dobra, to jesteśmy. Nie czuję nóg. W porządku, Tita? Tak, trochę mi się wgręci w głowie, ale jest... Ale cieszę się, że sprzęt zadziałał. Dobra robota. No cóż, trochę się sytuacja pokomplikowała. Tak, dziękuję ci, Agate. Ale jak Anthony się pojawiła, to naprawdę się wystraszyłam. Tak. Dobrze, że to był kontener zaraz obok naszego. Myślałem, że nas odkryją. Myślę, że to celowo kierownik tam ją podrzucił. Fałszywy alarm na pewno uśpił czujność żołnierzy. A on zachował zimną krew. No, to tylko kierownik mógłby zrobić coś takiego. Tak. Nie ma co wchodzić w drogę temu gościowi. Teraz, powinniśmy ruszać. Tak więc jesteśmy w porcie. Tak więc jesteśmy gdzieś w porcie tutaj. Musimy dotrzeć do miejsca, gdzie mogą mieć profesora. Więc Estelle, powiedz, gdzie powinniśmy najpierw iść. A dlaczego mnie pytasz? No cóż, powiedzmy, że to jest test tego, jak powiedzmy twojej spostrzegawczości. Tak więc odpowiedz. No dobra, więc teraz możemy mówić o barakach. O centrum dowodzenia. Główna brama chyba nie. W sumie nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Command Center in the middle. W sumie najbliższy punkt. Mamy też Research Wing, ale to nie wiem, czy to będzie miejsce, które nam potrzebne. Teraz weźmy centrum dowodzenia. No cóż, myślę, że jest na to szansa, ale chyba lepsze miejsce. A co ty myślisz, Joshua? Myślę, że centrum badawcze będzie lepsze. No ale cóż, sądzę, że chcieliby wykonać badania. Myślę, że możesz mieć rację. Więc tam idziemy. Nie mamy zbyt wiele czasu, więc chodźmy tam. Dobra, a mamy strategię wyjścia? A no tak. Jezioro jest po drugiej stronie lądowiska. Kiedy zdobędziemy starzyka, możemy ukraść łódź od nich. Okej, to tak zrobimy. Chyba ta wiadomość nie była czy tam to pytanie nie było punktowane. Dobra, więc sprawdźmy teren. Trzymaj się blisko, Tita. Okej. Dobra, fortecy Leyston. Żołnierze są też z wytrenowanymi potworami patrolującymi teren.
Tak więc musimy uważać, żeby nas nie zobaczyli. During infiltration field attacks. Aha, że nie możemy jakby tymczasowo atakować przeciwników w koło. No i to jest trochę problem. Dobra, to też mamy lecz dołko w razie czego. No i tak, tutaj teren jest raczej czysty. Natomiast tak, dobrze będzie często save'ować grę. Z tego względu, że tu się różne rzeczy mogą zadziać. Dobra, więc teraz tak. Idziemy. Dobra, i tu mamy sporo potworków rozmaitych. Nie możemy właśnie już do nich strzelać, co jest trochę problematyczne. Dobra, i tu mamy jakiś budynek. Czy to jest to, co nam potrzeba? Nie, to jest zamknięte. W sumie z tymi tutaj monstrami można się jeszcze pobić, ale nie wiem, czy ma to jakiś większy sens. Teraz, bo my mamy iść teraz... Chyba dobrze idziemy, tak? Mamy przejść przez tutaj to ogrodzenie. W sensie ten przesmyk. O! Znam ich. O! Czyżby to nie był... Znaczy ten statek właśnie. W rzeczy samej. A więc są. No i też to jest ten statek zwierzę. Myślałem, że... Tak, myślałem, że są z wojska. Jednak nie wyglądają jak zwykli żołnierze. To prawdopodobnie jakaś specjalna jednostka. Zastanawiam się, czy są silni. A gdzie jest dziadek? Wygląda na to, że właśnie tam. Dobra. Jeśli spróbujemy bezpośrednio ich zaatakować, to może mieć problemy. Masz rację. Musimy jakoś ich zaskoczyć. I tak, żeby też nie wezwali posiłków. Czy jakiś jest sposób, żeby dostać się niezauważonym? No właśnie. Możemy zobaczyć sobie jeszcze coś z tej strony ewentualnie. Nie wiem, czy właśnie tutaj przez okno nie trzeba. Hej, nie możemy spróbować tędy? Nie, są tutaj kraty w oknie. Jeżeli będziemy hałasować, to będzie jeszcze gorzej. O! Mamy to, co? No tak, jest i tam profesor. I cała świta. Naprawdę, jestem wdzięczny profesorze Lasso. Twoja praca. Twoja praca jakby nad znalezieniem sposobu na kontrolę Gospela była wspaniałą pomocą. W imieniu agencji wywiadu wyrażam wdzięczność. I nie spodziewałem się, że stoisz za tym wszystkim. Pułkowniku Richardzie, dowodzący agencji wywiadu. Słyszałem, że niegdyś byłeś... służyłeś pod Cassiusem. Ach tak. Byliście niegdyś przyjaciółmi, jak dobrze pamiętam. Szukaliśmy go w zasadzie, ale nie możemy go namierzyć. Jeśli masz jakiś pomysł, gdzie moglibyśmy szukać, to bylibyśmy wdzięczni za informację. Nie wiem, niestety. A nawet jakbym wiedział, to bym wam nie powiedział. No cóż, to bez znaczenia. No cóż, jeżeli Gospel zostałby dostarczony w jego ręce, to bałem się, że mielibyśmy jeszcze większy problem. Nawet jeśli teraz by się pojawił, to i tak nie byłby w stanie powstrzymać naszych działań. Czarny Orbment, lub tak jak nazywacie go Gospel. Chcę wiedzieć, co chcecie z nim zrobić. Zresztą niech to. Najpierw chcę wiedzieć, skąd w ogóle to macie. No cóż, moje źródła chcą zachować anonimowość. Jednak, no cóż, niedługo dowiesz się, po co nam to. Do tego czasu, profesorze, po tym wszystkim wypuścimy cię.
Prosimy tylko o cierpliwość. Myślicie, że takie takie przestępstwo idzie wam na sucho? Też proszę wrażenie, że działacie na jakby jeszcze większą skalę. No cóż, nie zdradzę szczegółów. Tak jak mówiłem wcześniej, calm down. Jak zdasz sobie sprawę z naszego wielkiego celu, to myślę, że zechcesz z nami współpracować, profesorze. Nasze działania przyniosą Libel bogactwa, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. Nie jestem zainteresowany. Ale profesorze, proszę pozwolić dokończyć na nim, da pana swoją odpowiedź. No cóż, będzie to straszna szkoda, jeżeli coś jej się stanie i nie będziesz mógł jej pomóc. Threaten her to get... Zrobicie coś jej, żeby mnie w to wciągnąć? Oj, kapitana Maria. Widzę, że twoje działania nie są zbyt eleganckie. Ach, proszę wybaczyć. No cóż, ma ona nietypowe poczucie humoru. Nie chcę, żeby między nami było jakieś nieporozumienie. Musisz zrozumieć, że jesteśmy tylko żołnierzami. Jednak masz moje słowo, że żaden cywil nie będzie w to wplątany. Łącznie z tobą, oczywiście. Więc co, robisz to z jakiegoś, powiedzmy, patriotyzmu? W takim razie ten czarny ornament, który jest w stanie wyłączyć energię orbalową. A, więc może do tego chcesz to wykorzystać? Proszę mi wybaczyć. O, witaj. Właśnie pułkownik prowadzi teraz spotkanie. Nie chciałby, żeby mu przeszkadzano. Nie, w porządku. Proszę mi zdać raport. Była mamy jakąś aktywność w Granso. Białe skrzydła są w sieci, tak jak planowaliśmy. Ojejko. No i dobrze. Dobrze teraz, profesorze. Teraz musimy pana przeprosić. Burmistrz Seed? Proszę się upewnić, że z profesora będzie wszystko w porządku i będzie mu to dobrze. Tak jest. Czy czegoś panu potrzeba, panie profesorze? Przygotuję wszystko, co będzie potrzebne. Jest w porządku. Wierzyłem, że jesteś inny od tamtych. I że lepiej to rozumiesz, jednak chyba się trochę przeceniłem. Proszę wybaczyć. Jednak zostałeś porwany jakby przez rebeliantów, którzy prowadzą rebelię przeciwko królowej. Nieznanych rebeliantów. Znając ten fakt, mogę nawet pozwolić ci napisać list do twojej wnuczki. Zoczył mi. Dobrze. A więc sugestia, co to ma być? A więc pułkownik Richard jest tym, który za tym wszystkim stoi? Plus wygląda na to, że też chcą znaleźć mojego tatę. Ale zastanawiam się, co w tym wchodzi. Gibu to zamaskowany człowiek. Oczywiście, ten drani musi się pojawić. No i idzie. Dobra, zbierają się. Cóż tu się zadzieje? Wielki plan. Ciekawe, czy do niego dojdzie. Albo czym wpadną, co to jest za plan. Dobra, w każdym razie ci odlatują. A my mamy wolne wejście. Już.
Dobra. Teraz robi się ciekawie. Chciałbym z nim rozstrzygnąć wszystko, ale najpierw mam robotę do zrobienia. Dobra, chyba teraz powinniśmy się zająć strażnikami. Załatwmy ich szybko. Dobra. Joshua? Słuchasz nas? Stale? W porządku? Ej. Co tak odleciałeś? To niepodobne do ciebie. Wybacz się. Na chwilę odpłynąłem. W porządku się czujesz, Joshua? Tak, nic takiego. Dobra, zajmiemy się strażnikami teraz, tak? Dokładnie, ruszajmy. No dobra. Jejku. Chciałem być na tej operacji w Gransal. Ale nie, musiałem zostać tutaj, stróżować tego staruszka. Aż, to trudno. Robiłem to wszystko dla królestwa i dla naszych marzeń. I w imię pułkownika. No cóż, tak to już jest w specjalnej agencji wywiadu. Jesteśmy rękoma i oczami pułkownika. Jeśli ja bym... W moim zdaniem jesteście raczej jego tyłkiem. Co? Niemożliwe! Agent Krosnor? Powolni jesteście. No dobra. No to jedziemy! Walka ze strażnikami. Chociaż w sumie nie tego chyba zaatakowałem, co trzeba, ale dobra. Barrage. Po troszeńku. Dobra. Atakujmy. Dobra, teraz tak. Titan Smilk Cannon sięgnie dwóch. Sięgnie. Będzie oślepienie? Niestety nie. Ale przynajmniej defensa obniżyło. Dobra, kolejny szczela. Wszystko najoszłe. Nie trafione. Dobra, tak, oni są odporni na te wszystkie. Nie trafione znowu. Na te wszystkie takie najbardziej przydatne mi statusy. Dobra, strzał. A, jeszcze nie trafiony. No to jest ten, twoja kolej. Dobra, jeden z... załatwiony. Dobra, znowu bullet brush. Dobra, Joshua. Flicker, opóźnij go. Chociaż w sumie go chyba załatwię. Te. No dobra, pokonanie, całe 4 expo. Ła. Żal mi was. Snowfan. Nie warto fajnie obgadać kogoś za plecami, co? No, już nie fajnie się nad nimi znęcać. Dobra. Dobra, teraz mamy wyścig z czasem. Musimy szybko wyciągnąć stąd profesora. Racja. Dobra, wchodzimy. Panie psorze, jesteśmy tu po pana. Więc jesteś znowu? Dosyć tego, mówiłem, że nie. Dziadku! Tita? Chyba śnie. Dziadku! Na szczęście nic ci nie jest. To chyba nie jest sen. No i wy tutaj też jesteście. Witaj, profesorku. Widzę, że w porządku. Poprosiliśmy kierownika Waldoka, żeby nas tu prowadził. Niesamowite. Udało się nam tu wkraść. Tak jak wasz ojciec. Ten to też wiedział, jak się ustawić. Witaj, staruszko. Wybacz, że trochę przerywamy wyjazd wakacyjny, ale musimy się wydostać z tego więzienia. Nie mamy za wiele czasu. A ty kim jesteś? Wyglądasz, jakbyś był po... jakbyś... Come from the wrong side of a barn. Wyglądasz jak jakiś oprych. Przynajmniej z wyglądu.
No dobra, nieważne co. Dobra. Starczy, profesorze. Dziadko, nie powinieneś tak mówić. To jest Agate. Jest starszym Bracerem. O, nie wiedziałem. No dobra. Ale tak słyszałem, że Cassius mówił chyba gdzieś o tobie kiedyś. O pewnym złym, powiedzmy, dzieciaku, którego naprowadzi na właściwą drogę. Dobra, wystarczy tego, staruszku. Dobrze, spokojnie, Agate. Profesorze, wyjaśnimy wszystko szybciej. Wyjaśnienie zachowuję na później. Musimy się stąd wydostać. Czy chcesz coś ze sobą zabrać? Cóż, wezmę na jednostkę Kapo. Jeśli ją weźmiemy, to troszeczkę ich może opóźnimy. No dobra. Dobra, więc mamy orbalowy kalkulator. Wykorzystałem go w moich badaniach, żeby móc kontrolować ten czarny orbment. Nie do końca to się udało, ale przynajmniej udało się w jakiś sposób powstrzymać jego działanie. A to oznacza, że ci głupcy nie będą w stanie powstrzymać tego fenomenu, gdy znowu powstanie. O, wybaczcie, stary Joshua. Nie mam żadnych super wiadomości po tym, jak go porwaliście. Dobra, chyba rozumiemy. W każdym razie... jakby też nie, życie Tity było w niebezpieczeństwie, więc chyba nie mogliśmy działać inaczej. W końcu to nasza wina, że jakbyś wpadliście w te tarapaty. Dobra, zostawcie już, nie mam czasu na takie pogaduchy, musimy iść. Przygotujcie się i ruszamy dalej. No tak, racja. Dobra, ruszajmy. Dobrze, spokojcie się. Czyli tak, teraz znowu warto zrobić save'a, bo w sumie tam wcześniej nie był aż taki konieczny, ale ten to już będzie. Bo teraz musimy dotrzeć do centrum dowodzenia, tak, żeby nas nikt nie zauważył. Daleko nie jest, ale... no. Dobra, musimy się wydostać stąd. Tą bramką najpierw. Zaraz chyba wezmą ochronę. Myślicie, że uciekniecie? No właśnie, i włączają alarm. Co to? Chyba włączyli alarm. O, jest już oddział na nas czeka. Wygląda to, że mamy intruza. Przygotujcie się na poszukiwania. Plutony 1 i 4. Idźcie do portu, natomiast pozostałe ustawcie wszędzie blokady w porcie. 5, 6, 7. Poszukajcie baraki, wieżę obserwacyjną oraz centrum badawcze. 8 z kolei będzie przy kwaterze. Rozejść się. Dobra, widzimy, że cała armia tutaj już się na nas szykuje. Niech to. Idą żołnierze. Wygląda na to, że skupiają się na porcie lotniczym i doku. Burmistrz wie, co robi. No cóż, czego można się spodziewać po głównodowodzącym w głównej obrony? Co teraz zrobimy? Gdzie my pójdziemy? No cóż, opuszczenie przez port może być problemem. Musimy unikać strażników i znaleźć inną drogę. No dobra, więc teraz tak. Celem naszym jest centrum dowodzenia i teraz musimy przejść tak, żeby nie dać się złapać. O, dokładnie. I wchodzimy tutaj. No dobra, i teraz tak. Jesteśmy już w centrum dowodzenia, więc zróbmy kolejnego save'a. Tak, żeby się znowu nie nadziać. Dobra, w sumie ciekaw jestem, czy... Dobra, to wszystko jest chyba pozamykane.
teraz tylko kurczę, nie pamiętam, którędy się szło. Ale chyba na dół. No dobra. O! Jest i Kapua rodzina. Hej, nie sądzisz, że coś tam dziwnego dzieje się na zewnątrz? Brzmi jak ktoś by się włamywał. Co? Kto tu by się włamywał? Przecież nikt tutaj nie jest w stanie się włamać. Spokojnie, bracie. Masz niby ten plan na ucieczkę, ale no nie wiem, czy kiedykolwiek. Wygląda na to, że to jest jakiś loch. Wow. Jest to większy niż ten w bramie Haken. Zaraz? Co? To ty? To wy? Co? Zaraz, to wy z wcześniej. O, tam się nie widzieliśmy. A, więc tutaj was trzymają. Jak się trzymacie? Co? Nie odgrywaj niewiniątka. Tylko potrafisz głupka zgrywać. Jejku. Chciałam być uprzejma. No cóż. Ale jak ci to pomoże, to no, wyzywaj mi ile chcesz. Co? Nie zgrywaj, twardzielki. Chyba znacie ich, co? To podjęli bandyci Kapua. Wcześniej porwali liniowiec. A, słyszałem o nich historię. Użyli wysokiej, dużej mocy statku powietrznego, czyż nie? Słyszałem, że stworzono go w Imperium. Ciekaw jestem, jaką ma specyfikację. A, tak. Jego najwyższa prędkość to około 230 sekli na godzinę. 2300. A skąd w ogóle to pytanie, dlaczego mam na nie odpowiadać? Jejku. No dziadku. Chyba to nie jest czas na pytanie takich rzeczy. Teraz, zachęcie mi chwilę. Zaczekajcie. Czy wy jesteście Bracerami? Czy to przez was te syreny wyją? No cóż. No dobra, wybaczcie, że przeszkadzaliśmy. Nie, to nie fair. Jesteście intruzami? Hej, wypuśćcie nas stąd. No dobra. No cóż, na niespodziankę i pomyśleć, że. Mieli jakby połączenia z tymi ludźmi w czerni. Ale sam Richard ich. Sam. No, kundowodzący Richard ich zaresztował. Może ich tylko wykorzystał do swego celu i później byli im potrzebni. Być może burmistrz Dalmor miał podobne zadanie. No, jakoś nie darzę tego gościa sympatią. Dobra, tracimy tutaj czas. Chodźmy znaleźć drogę ucieczki. No dobra. To próbujemy znaleźć drogę ucieczki dalej. Tak, żeby się nie nadziać na strażników, bo to jest istotne. Dobra, szybki save i idziemy dalej. Teraz powinniśmy iść w tę stronę. Tu w sumie jest wszystko pozamykane. Dobra, tędy się idzie. Drzwi są zamknięte. No dobra, tu nic nie ma więcej. Chyba trzeba było stąd wyjść. Hej, znaleźliście ich? Nie, przeszukowaliśmy całe baraki. To wszystko, jeśli chodzi o wieżę obserwacyjną. Pozostaje jeszcze kwatera. Może... while we're there... Skoro jesteśmy tam, to możemy zaportować też, co się dzieje burmistrzowi. O nie, wchodzą tutaj. Niech to. Zapędzili nas w kozi róg. Hej, tędy. Czy słyszeliście kogoś? Tak, powiedział tędy. Nie ma czasu. Chcecie być złapani? Czy ja coś mi się wydaje? Dobra. Nie mamy wyboru, musimy iść. Dalej, tym korytarzem. Hej, Joshua, poznałeś ten głos? Tak, już mi znajomo. No właśnie.
Ktoś nam tu pomaga. Szybko, wejdźcie. Zaraz, ten pokój to... Nie wiem, co on chce osiągnąć, ale chyba nie mamy wyboru. Wchodzimy. No, było bardzo blisko. Wiedziałam. Zamknijcie drzwi. Będzie tu bezpiecznie w środku. Rozumiem. Dobra, więc burmistrz nam pomaga. Co planujesz? Przecież jesteś dowodzącym fortecy. Czy Richard nie kazał ci mnie trzymać w zamknięciu? Przepraszam za to. Przejrzysz kontrolę nad praktycznie całą armią, używając pozycji oraz agencji wywiadu. Główni generałowie nie mieli wyboru, ale musieli mu się podporządkować, albo by skończyli w więzieniu. Generał Morgan odmówił posłuszeństwa i teraz jest uwięziony w bramie Haken. Co? Tak ten wredny staruch? Zaczyna robić się na poważnie. Co się dzieje? Sądziłem, że jest źle, ale nie, że aż tak. Kiedy struktura armii zaczęła się jakby tak, nie wiem, mieszać? Niestety, od końca wojny w armii zaczęły siać niepokoje. Jakby dowodzący przestali jakby respektować może pozycję, znaczy no, nie było, może brakło najwyższej pozycji, w każdym razie wtedy dowodząc pułkownik Richard wykorzystał sytuację. A, więc był w stanie wykorzystać skorumpowaną i osłabioną armię, żeby przyjąć nad nią kontrolę. Dokładnie. Poza generałem Morganem, dowodzący Richard ma największy udział w dowodzeniu armii. Straszne. A co z królową Alicją? Czy to ona nie jest głównodowodzącą wszystkim? Co jest dosyć tajemnicze, królowa Alicja przemilczała ten temat. Jakby królewska straż w zasadzie Pink South, no jakby była trochę blokowana przez kwestionowanie może ich rozkazów i została jakby uwięzieni. Uwięzieni? Julia również? Jakby atak na centralną fabrykę był przypięty jakby no do królewskiej straży. Nawet są fotograficzne dowody. Zdjęcie Dorothy. To nie brzmi dobrze. Wszystko namieszali w tej fabryce i do tego podnali dziadka. Agate mało nie został zabity. To cała wina jakby może spadnie na nich. Nie wiem, co mam więcej wam powiedzieć. Nigdy się nie sprzeciwia, powiedzmy, rozkazom dowodzącego oficera. Z kolei nie zgłosiłem żadnych sprzeciwów, to wina też leży po mojej stronie. Wiem, że co się stało, już się nie odstanie. Ale miałem nadzieję, że przynajmniej w ten sposób jakoś się oczyszczę. Co, księżka? No dobra. No cóż, słysząc to wszystko, wydaje mi się, że mógłbym tobie wybaczyć i zapomnieć co nieco. No dobra. Mniejsza. Dziadek jak zwykle. Żartowałem. Dobra, mamy teraz wszystko. Jaki teraz jest plan? Czy chcesz nas tutaj ukryć? Nie, mam lepsze wyjście. Jest tutaj droga ucieczki z fortecy, z tego pokoju. Z tego pokoju? Jak? A, rozumiem. To sekretne wyjście w razie, gdyby coś się działo. Dokładnie. Tak więc, jest i sekretne przejście. Wow!
Ma sens. W końcu to jest pokój dowodzenia. To jest droga ucieczki, która prowadzi podziemnym tunelem. Tam też jest przygotowana woda, czy ten, łódź, żeby móc uciec w razie czego. Żaden cywil, jakby... Aha, według prawa, jeżeli cywil by się jakikolwiek dowiedział o tym, to trafiłby na 10 lat do więzienia. Ale myślę, że regulacje wojskowe mi nie wybaczą, ale może Aedios tak. Burmistrzu, dobrze, wykorzystamy ją. Pójdę pierwszy, później Starzyk i Tita. Esteli Joshua, chcę, żebyście obserwowali tyle. Jasne. Dobrze, żegnaj burmistrzu. Dziękujemy bardzo. Dobrze, to teraz my. Dziękujemy za wszystko, burmistrzu. Mamy dług wdzięczności. Nie macie mi za co dziękować. Spodziewałem się już... No, nie lada wyczynów, odkąd tylko was zobaczyłem. Co takiego? Masz na myśli spotkanie przy frontowej ranie? Tak długo jak usłyszałem, jak macie nazwisko. W końcu jesteście dziećmi pułkownika Brighta. Cassiusa. Pułkownika Cassiusa? Masz na myśli, że tata miał tak wysoką rangę? Richard może jest i pułkownikiem, ale niegdyś służył waszemu ojcu. Wasz tata był prawdziwym bohaterem. To dzięki niemu byliśmy w stanie odeprzeć atak Reboni 10 lat temu. Bycie jego dziećmi... A skoro jesteście jego dziećmi, to... nie jest dla mnie zaskoczeniem, że przyszliście pomóc profesorowi. Naprawdę? Ale nikt nam nie mówił nic takiego, że był bohaterem wojskowym. Aha. Wszystko w porządku, burmistrzu? Intruzi byli widziani w lochach. Teraz... Ostatnim miejscem, którym mogą być, to jest nasza siedziba. Jakie rozkazy? Niech to. Przyjąłem. Już idę. Podwyższyć stan gotowości. Dobra, musicie iść. Okej. To idziemy. I co się tam będzie dalej działo? To się okaże. Dobra. Jejku, ależ się przestraszyłam. Co to była za zjeżdżalnia? Dobra, widzę, że to są jakieś sekretne kanały. Dobra, szybko, uciekajmy. No dobra, to uciekamy. A, jesteście. Tędy. Co tam tak długo zajęło? Wybaczcie, mieliśmy chwilę rozmowy na temat naszego taty. Dobra, wybaczcie, może musicie przeczekać. Ruszajmy już. Dobra. Palimy. Dobrze, tak więc płyniemy. I udało nam się uciec. Ach, udało nam się. Koordynatorzy jeszcze nie zaczęli patroli wokół. Burmistrz Shield pewnie ich spowolni. A jeżeli będziemy tracić czas, to prawdopodobnie nas tutaj znajdą, bo pewnie ruszy pościg. Musimy gdzieś ukryć profesora. Estelle, Joshua? Nie ma potrzeby, żeby się martwić. Będziemy tutaj, żeby chronić was obojga. Nie. Wy wracacie. Co? Co masz na myśli? Agencja wywiadu zna moją twarz zbyt dobrze. To samo jeśli chodzi o Tite i staruszka. Nie mają pojęcia, że wy jesteście to też wplątani. Przynajmniej dopóki Sid się nie wygada. Więc ja zajmę się nimi, a wy powinniście być bezpieczni. Agate? Rozumiem. Im mniej ludzi jest to wplątane, tym lepiej. Nigdy w sumie nie chciałem, żeby Tita była w to wplątana w pierwszej kolejności. Kiedy pomyślę sobie, że mogliby ją wziąć w zamian za okup. Ach, straszne to. Dziadku. Bo zaraz, chwilę. Jak możesz do nas mówić, żebyśmy sobie stąd poszli?
Nie możemy się na to zgodzić. Racja, Joshua. W zasadzie muszę się zgodzić z Agatem. Co? To według takiej jakby teorii rozproszenia, jeżeli będziemy szli większą grupą, jest większa szansa, że nas znajdą. To oznacza, że Agate lepiej będzie im w stanie pomóc, gdy będą szli sami. Wiem, że jak musisz się czuć, ale... Zróbmy tak, jak mówi Agate. Ale... No dobrze, Joshua. Rozumiesz, o co chodzi. Bądź dobrą dziewczynką, Estelle, i odpuść sobie. Zaraz, ale ja... Rozumiem tą przynajmniej teorię, Estelle. Nie zgadzasz się z tym i widać to po twojej twarzy, więc... Co powiesz na to, żeby przyjąć ważną misję w zamian? Coś, czego ja nie mogę sobie... czego nie jestem w stanie podołać samemu. Co? Chcę, żebyście poszli do Gransa. Wtedy musicie porozmawiać z jej wysokością, królową Alicją, w zamku Gransa. Musimy co? O co w tym chodzi? Wspomniany wcześniej czarny ornament. Miał on wpaść w ręce właśnie pułkownika Richarda. Nazywał go Gospelem. Gospel. Tak jak w naukach religijnych, czyli Gospel to była jakby Ewangelia. No, dziwne imię, nazwa. W zasadzie ten Gospel został zabrany agencji wywiadu przez nie wiadomo kogo. Potem został wysłany w paczce zaadresowanej do Cassiusa. Jednak agencja wywiadu jakby złapała informację o tym blackoutie, który z wcześniej. Więc musieli zdać sobie sprawę, że czarny Oldment stoi za tym w Zeiss. I to był ich główny cel ataku na fabrykę. Chcieli odzyskać ten Gospel. A, więc to tak. Rozumiem, wyjaśnia to wiele. Pułkownik Richard ma jakiś plan w stolicy. I to... Myślę, że to coś bardzo niedobrego. I wysokość musi być o tym poinformowana. Masz na myśli ten fenomen wyłączenia orbalowego? Nie. To może być w innym celu, wybaczcie. Praktycznie to, co teraz powiem, to tylko czyste teorie. Jednak królowa musi wiedzieć na temat tego Gospelu i to jak najszybciej. Dla mnie zależy na tym bardziej niż jej na własnej ucieczce. Ach. No dobrze, skoro sprawy mają się tak, to nie mogę powiedzieć nie. Tak więc przyjmujemy zadanie. To dobrze. Estelle, Joshua. No, jakiś czas się rozejdziemy, Tito. Wybacz. Chciałabym zostać z tobą dłużej. Nie masz o co przepraszać. Tyle nam pomogliście. Tak to mnie jak młodszą siostrę. Tita. Dziękuję za pomoc dziadkowi. I dziękuję za bycie przyjaciółmi. Naprawdę kocham was oboje i mi ciebie też, kochanienka. Dobra, chciałabym, żebyś został z nami. Ale dzięki. No dobra. No cóż, musimy rozdzielić teraz nasze ścieżki. Zachowaj trochę łez na ponowne spotkanie. No, naprawdę zostań pan z ciebie. Dobra, to idziemy. Wiele się wydarzyło. Dobra, dziękujemy ci też, Agate. Mistrze Agate, weź mnie tak nie mów, aż ciarki mam przez to. Aj, widać, że ktoś jest zawstydzony. A niechcie. Jaki ojciec, taka córka. Dobra, w każdym bądź razie, Joshua. Nie pozwól jej, żeby zaszła za daleko, okej? Okay? W sensie... Straciła na całą kontrolę. Jest niezła w walce, ale... Jeszcze jej brakuje trochę do dorosłości. No dobra, zostaw to mnie. Dobra, a ty dbaj o Tita i profesora. Jasne. Dobra, to... Ruszamy. Żegnajcie, dzieci Cassiusa. Uważajcie na siebie. Tak, to też Tita. Niech Helios będzie z wami. Bądźcie ostrożni.
Dobra, także tak kończy się chapter trzeci. Także cóż będzie się działo dalej, tego dowiemy się oczywiście z kolejnych odcinków. Jakieś dwa jeszcze trofea zdobyłem, w sumie do końca nie wiadomo o co tam chodzi, bo to po japońsku. Natomiast cóż, moi drodzy, dzisiaj to wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszenia w kolejnym filmie, w którym to ruszymy dalej, w zasadzie już z finalnym chapterem czwartym. W dzisiejszym filmie to wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć!